about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, jestem w Sewilli na przepięknym placu hiszpańskim i teraz będę testował, powiem Wam parę słów o nowym statywie, który przyjechał do mnie jakieś 2 tygodnie temu przed wylotem do Londynu. To jest statyw Three-Legged Thing, czyli trzynożna rzecz, model Leo karbonowy. Dlaczego taki, a nie inny? Z tego względu, że szukałem przez dłuższy czas statywu, który będzie służył mi podczas różnego rodzaju wyjazdów. Na poprzednim wyjeździe do Malagi miałem ze sobą statyw Manfrotto Compact. On kosztuje 250 zł i jest ok, natomiast dużo zdjęć, które przywiozłem ze sobą z Malagi, te na dłuższych ogniskowych i na długich czasach naświetlania, były poruszone. Po prostu statyw nie jest przystosowany do zbyt dużych obciążeń. Byłem z niego nie do końca zadowolony, więc postanowiłem go wymienić. Przyjechał do mnie właśnie ten Three-Legged Thing. Ta firma została założona jakieś parę lat temu, chyba w 2010 czy 2011 roku, przez skatera i fotografa, który założył firmę w kurniku, po prostu. I ta firma teraz produkuje produkty premium, tak przynajmniej jest pozycjonowana, a statyw kosztuje 1599 zł wraz z głowicą. Parę słów o jego budowie. Jest zrobiony z karbonu. Jeśli chodzi o zaciski, one są w formie takich śrub, czyli po prostu musimy je przekręcić. Coś jak ma firma na przykład Triopo, natomiast te zaciski są tutaj dużo lepiej wykonane. Może przystajmy na chwilę. Ja go rozłożę i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj będą tańczyć flamenco, więc zdecydowanie to lepsze niż ostatnie disco polo podczas testu GoPro 6. Same nogi możemy rozkładać w trzech różnych kierunkach, tylko do trzech różnych stopni. Ja teraz poodkręcam te nogi, porozkładam je i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Początkowo nie byłem do końca przekonany, jeśli chodzi o właśnie tego typu zaciski. Wolałem te takie zwykłe klamry manfrottowe, natomiast tutaj te zaciski są na tyle duże i wygodne, że przyzwyczaiłem się do tego po tych niecałych 2 tygodniach testu i jest jak najbardziej ok. Sam statyw 35 cm po złożeniu, 1,32 m bodajże po rozłożeniu, 1,7 kg wagi. Tak wygląda po rozłożeniu. Sama kolumna centralna rozkładana jest na dwie części w ten sposób. U góry mamy głowicę kulową. Głowicę kulową odblokowujemy jednym z takich pokręteł i ona jak najbardziej fajnie się tutaj blokuje. Drugie pokrętło służy do obrotu tej głowicy. Jeśli chodzi o blokadę samego aparatu, jest dwustopniowe zabezpieczenie w formie takiego przełącznika tutaj. Ja może przyczepię aparat i co ważne, jeśli chodzi o samą stopkę, ona jest w standardzie Arca Swiss. W tym momencie mam tutaj podłączony capture wersji trzeciej bodajże, więc wypinam aparat. Tutaj mam stopkę. Szkoda trochę, że stopka nie ma żadnego uchwytu, którym można byłoby dokręcić, czyli za każdym razem jednak trzeba będzie wyciągnąć monetę. Ok, wczepię ten statyw, znaczy wczepię aparat do statywu, to już się trzyma jak najbardziej i jest ok. Sama kula bardzo fajnie działa, lekko się blokuje. Wczoraj przez pół wieczoru robiłem zdjęcia, próbowałem nagrać ten film, ale niestety Osmo nam się rozładowało, więc już tego nie nagraliśmy. Tak to wygląda po rozłożeniu. Według mnie jest ok, ta wysokość jest w zupełności wystarczająca. Jeśli chodzi o udźwig, 30 kg, aż 30 kg. Mój sprzęt tutaj waży nieco ponad kilogram, więc wczoraj oglądałem te zdjęcia, które zrobiłem i one rzeczywiście nie były poruszone. Teraz mogę obniżyć tutaj tę kolumnę centralną i dodatkowo drugą blokadą obniżam ją całkowicie. Tak to wygląda, rzeczywiście to jest stabilne. Ja może tak postaram się
nacisnąć na niego, zobaczcie, że nic się specjalnie z nim nie dzieje. Może mocniej powinienem przyblokować te kule. No, jest ok. Co jeszcze? Może pójdziemy tam. Mamy wymieniane nóżki. Te nóżki możemy zamienić na przykład na takie pazury. Ja mam te pazury, ale nie ze sobą, bałem się, że do Ryanaira mnie z nimi nie wpuszczą. Po prostu odkręcamy te nóżki. Tutaj mamy w standardzie, dostajemy gumowe, w standardzie dostajemy też pokrowiec na ten statyw. Tutaj mam takie zwykłe gumowe nóżki, mogę je zamienić na te pazury i wtedy rzeczywiście na przykład kiedy używałbym na przykład tego na jakichś skałach, wtedy to chyba działałoby lepiej. Pewnie jestem teraz za blisko kamery, bo trochę wyprzedzam moją siostrę, która nagrywa ten film. Ok, może tutaj sobie przystaniemy w tym ładnym miejscu. Więc tak, mamy te wspomniane nóżki, które są wymieniane. Dobra, postawię ten statyw. I co jeszcze? Tutaj jedna noga oznaczona jest takim pomarańczowym znacznikiem. To oznacza, że kiedy tutaj zacznę odkręcać, dobra, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, mogę odkręcić całą nogę, a odkręcając całą nogę, mam tutaj gwint 3/8 cala, na który mogę nakręcić po prostu głowicę i wtedy mam coś w rodzaju monopodu, aczkolwiek w wersji Leo, no te nogi nie są zbyt długie, więc jako monopod mógłby być troszeczkę za krótki, ale właściwie chyba wszystkie firmy tego producenta, czyli Freelike Thing, mają taką możliwość. Dobra, postaram się to przykręcić teraz. Zobaczmy. Ok, przykręcamy nogę. Blokujemy. Ok, to jest zablokowane. Okay, teraz tu trzeba przykręcić. Rozkładamy te nogi. Jest ok. Co sądzę o tym statywie? Tak finalnie jest jak najbardziej ok. Jego design może być trochę pretensjonalny, bo jednak pójdziemy dalej, bo tu wszyscy zdjęcia robią. Nie spadniesz? Nie spadniesz? Okej. Okay. Dobra, idziemy. Ja może zejdę pierwszy. Może tam pójdziemy? Co prawda pogoda nie jest taka, żebyśmy używali statywu, ale DJI Osmo, którym nagrywam właściwie większość tego typu filmów, nie jest jakimś mistrzem ciemności, więc wolę, żeby ten film był dobrej jakości. Podsumowując ten statyw. Ja jeszcze, jeśli czegoś nie powiedziałem, a uzmysłowię sobie to później, dopiszę do opisu filmu. Mamy jeszcze możliwość obciążenia go tutaj na dole. Mamy możliwość doczepienia różnego rodzaju akcesoriów w tym miejscu. Może ja zmienię kadr na ten, żeby nie było tej budowy tutaj. Według mnie jest ok. Według mnie ten statyw jak najbardziej zasługuje na polecenie. Minusem może być jego dość wysoka cena, bo jednak 1600 zł za statyw to nie jest mało, po prostu. Ale warto pamiętać o tym, że mamy włókno węglowe, przez co on waży z głowicą niespełna 1,7 kg. Do tego jest naprawdę mały po złożeniu, wygodny. Wszystko się fajnie blokuje. Według mnie jest ok. Jak będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja chętnie na wszystko odpowiem. No i te 30 kg udźwigu i stabilność robi swoje. Dzięki i do zobaczenia.